Walka narodu polskiego o elementarne prawa bytu i rozwoju trwa nadal. Będzie ona ciężka i długa. Musi być prowadzona jak najskuteczniej i z najmniejszymi dla narodu stratami. Walka obecna będzie przede wszystkim walką polityczną. Będzie się toczyć o to, co stanowi istotę narodu. O kulturę, religię, tradycję, o niezawisłość myśli i ducha polskiego. Będzie to walka z komunizmem i z wpływami Wschodu. Walczyć będziemy o każdą komórkę gospodarczą, społeczną, wychowawczą, a w szczególności o duszę młodego pokolenia. W walce tej wszyscy musicie wziąć pełny udział. Trwać ona będzie aż do uzyskania celów postawionych przed jej rozpoczęciem. Stworzenia suwerennego państwa polskiego ze wszystkich jego ziem, z granicami poszerzonymi na zachodzie i północy, zdolnego zapewnić nieskrępowane warunki rozwoju dla narodu polskiego do realizacji programu Wielkiej i Sprawiedliwej Polski. Dzień dobry wszystkim. Z przyjemnością bym się z wami zamienił, być po tamtej stronie i was posłuchać. Nawet mogę uznać, że może mniej wiecie, nie tak się tym interesujecie jak ja, nie w tym takiej atmosferze wyrośliście, ale żyjecie w normalnych warunkach. Nie zdajecie sobie z tego sprawy. Kiedyś nie było internetu, co się wydaje niemożliwe, bo przecież był zawsze. Nie było normalnych publikacji. Była cenzura prewencyjna, czyli zakazy i nakazy. Były wizyty funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej w domach. Młodzież był wzywany do szkoły, jeszcze podstawowej, za słowo katyń, którego nawet nie wolno było wymieniać. Dzisiaj mamy dostęp do wszystkiego, mamy dostęp do wiedzy. To jest tylko kwestia umiejętnego z niej korzystania. Ale jak się w tym wszystkim poruszać, jeśli mamy zalew propagandowy, objawy skrajnej nienawiści wobec ludzi, którzy stracili życie, którzy później byli po aresztowaniu, torturowani i mordowani. Przypisuje się im wszystko, co najgorsze. Rzeczy, których nie robili, są traktowane jako prawdziwe. Fakty nie mają żadnego znaczenia. Obecny wicemarszałek Sejmu, towarzysz Włodzimierz Czarzasty, wyraził się kilka lat temu o żołnierzach wyklętych, że to byli mordercy, gwałciciele, złodzieje i świnie. Termin świnie nie jest przypadkowy, dlatego że takim mianem, taką obelgą nazywali Polaków Niemcy. Ale równocześnie podczas pierwszej okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 takim samym terminem polskie świnie posługiwali się Sowieci, NKWD, formacje siłowe państwa bolszewickiego. I to nie było bez przyczyny. Te masowe aresztowania, trzymania ludzi w warunkach, dzisiaj by się wydawało, nieprawdopodobnych, powodowały, że ludzie rzeczywiście żyli jak świnie. Przedwojenna Polska nie była państwem represyjnym. Nie było tak, że w każdej miejscowości był areszt, więzienie, a kilkaset tysięcy ludzi aresztowanych przez Sowietów trzymano wszędzie tam, gdzie uznali, że warunki są odpowiednie. Wykorzystywali gmachy urzędowe, obiekty kultury, kościoły. Wtłaczano tam ludzi, trzymano ich całymi dniami, tygodniami, a czasami miesiącami. Tam nie było sanitariatów, tam nie było higieny. W związku z tym tak byli nazywani, że skoro żyją w odchodach, to są polskie świnie. I teraz ten termin po kilkudziesięciu latach wraca jako obelga wobec żołnierzy wyklętych. Całkowicie bezkarnie mamy wolność słowa. Bardzo specyficzną, bo w jedną stronę pewne rzeczy mówić wolno, nawet trzeba, natomiast w drugą stronę już nie bardzo. Jest ścigane za mowę nienawiści. Jeśli ma być to ścigane, to trzeba się temu przeciwstawiać. Dlaczego? Bo my mówimy prawdę. Ja się nie boję tego, co mówię. Wielokrotnie byłem atakowany w internecie anonimowo,
się nie znasz, nic nie umiesz, nie rozumiesz, kłamiesz. Ja im zawsze odpowiadałem, zróbmy publiczne spotkanie, przyjdźcie, weźcie wszystkie swoje publikacje ubeckie, weźcie dawnych funkcjonariuszy jako pomocników. Ja będę sam, ale porozmawiamy przy ludziach, niech słyszą, niech wiedzą. I zawsze była ta sama odpowiedź, tak, chciałbyś, tak, ja bym chciał, a oni tego się boją. Epoka, którą nazywamy umownie epoką żołnierzy wyklętych, to jest to, co się dzieje po 1944 roku na ziemiach polskich, nie miała swojego zakończenia, tak jak inne powstania polskie. Miały początek i miały koniec. Natomiast to, co jest po 1944 roku, jest ostatnim polskim powstaniem narodowym, powstaniem antykomunistycznym. Wiemy, kiedy się zaczęło. To jest wejście Armii Czerwonej od wschodu na ziemię polskie w 1944 roku. Istniało polskie państwo podziemne, była delegatura rządu na kraj, czyli struktury cywilne polskiego państwa. Były formacje wojskowe, takie jak Armia Krajowa, Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, szereg pomniejszych organizacji. I to wszystko nie przestało istnieć, nie przepadło. Wejście Armii Czerwonej oznaczało tylko, że to jest dalszy ciąg okupacji. Polacy z tej wschodniej strony bolszewików już znali. Poznali ich bardzo dobrze, równolegle z okupacją niemiecką. Też były dziesiątki tysięcy ofiar, setki tysięcy ludzi wywiezionych na Syberię. To jest tylko do 1941 roku. I ponad 420 tysięcy ludzi, których trzymano w tych chlewikach, jak oni nazywali, gdzie przebywały polskie świnie. Więc wyzwolenie z okupacji niemieckiej nie było wyzwoleniem. Było takim samym wyzwoleniem, jak na polskich ziem wschodnich, zajętych przez bolszewików. 22 czerwca 1941 roku, gdy wyszły tam armie niemieckie, rozpoczęła się wojna Niemiec z Sowietami, to też dla ludzi tam mieszkających było wyzwolenie. Oczywiście, spod jednej okupacji. Ale przyszła druga, wcale nie lepsza. I to wyzwolenie nie było. I to się dzieje także po wojnie. Armia Czerwona Polskę wyzwala. Jak najbardziej. Trzeba to uznać. To jest prawda. Ale to nie było tak jak na Zachodzie, gdzie armia amerykańska, brytyjska, francuska wyzwala kolejne tereny. Ludzie ustanawiają swoją władzę. Wojska chwilowo okupacyjne oddają im właściwie wszystko, żeby odtwarzali swoje państwo. I tam ludzie płakali ze szczęścia, że wojna dla nich się skończyła. W Polsce też płakali, ale dlatego, że ta wojna się nie skończyła. Te istniejące struktury niepodległościowe musiały trwać. Ludzie mieli nadzieję. To nie byli straceńcy, jak ich często opisują w gazetach, w mediach, że nauczyli się tylko jednego podczas wojny, chodzić z karabinami po lesie, strzelać. W związku z tym po wojnie nie mieli co z sobą zrobić. Nie, to byli idealiści, to byli ochotnicy. Nikt ich nie zmuszał. Szli, bo tak było trzeba. I dzisiaj te obelgi wobec nich, słyszymy, stosowane na każdym możliwym kroku, na każdej płaszczyźnie, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba umieć na to odpowiedzieć. Ale co to znaczy umieć? Trzeba wiedzieć, jak najwięcej wiedzy. Jeśli wchodzę w kimś spór na jakiś temat i mówię o jakiejś części, której to dotyczy, to ja muszę wiedzieć parę razy więcej. Na każde pytanie muszę być przygotowany. Na każdą okoliczność muszę mieć odpowiedź. Nie wymyśloną, nie propagandową, ale konkretną. Ta propaganda komunistyczna, która trwa do dzisiaj wokół żołnierzy wyklętych, zakłada, no ale to był temat kontrowersyjny, oni tacy byli dziwni, dzieci mordowali, kobiety mordowali, chłopów mordowali, wszystkich naokoło mordowali. Mówmy o faktach. A fakty są zupełnie inne. Wiecie, ile lat miał człowiek, tak, mały, ale człowiek, aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, trzymany w areszcie razem z matką w 1945 roku? 3 lata i 8 miesięcy. Kilka miesięcy później został formalnie
aresztowany. Dostał sankcję prokuratorską, czyli sankcję prawną. I zarzut był taki: za współdziałanie z bandą jego ojca. Tak, bo jego ojciec był dowódcą oddziału partyzanckiego. 4,5-letnie dziecko. Wiemy o tym, mamy to w podręcznikach, słyszymy o tym w telewizji. Nawet jeśli gdzieś w jakichś programach puszczanych w nocy, jest tego za mało i za rzadko. Mordowanie kobiet w ciąży. To, co bezpieka robiła, o czym się na ogół nie wie. Janina Przysiężniak, żona majora Franciszka Przysiężniaka, w zaawansowanej ciąży, aresztowana w swoim domu rodzinnym, porwana przez grupę funkcjonariuszy, zbita, następnie odwieziona pod dom, wykopali ją z samochodu i krzyczeli za nią: teraz możesz iść wracać do swoich. Gdy wyszła z samochodu, dostała kilka serii z automatu w plecy. Zamordowano ją i to nienarodzone dziecko. Funkcjonariusz, który to organizował i zapewne osobiście brał w tym udział, był później odznaczony przez Aleksandra Kwaśniewskiego krzyżem kawalerskim, nie, krzyżem komandorskim, przepraszam, to już jest najwyższa forma, krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pułkownik służb PRL-owskich. Takie były losy sprawców i takie były losy ofiar. Janina Żubryt, żona majora Żubryta z Narodowych Sił Zbrojnych, też w bardzo zaawansowanej ciąży, zamordowana przez agenta UB wstawionego do tego zgrupowania. On zmarł niedawno, kilka lat temu. Do samego końca głowę nosił podniesioną do góry. Twierdził, że zrobił dobrze. Nie chciał przyznać rodzinie do ostatniej chwili, do swojej śmierci, gdzie te zwłoki zostały pogrzebane. Helena Motykówna, rozstrzelana przez UB razem z tym nienarodzonym dzieckiem. Kto tu był świnią? Kto tu był mordercą? Dlaczego o tym wszystkim tak mało wiemy? I dlaczego ta epoka nie znalazła odpowiedniego uznania w naszych oczach? Po pierwsze, upływ czasu. Przez prawie pół wieku tego nie było. Nie można było o tym mówić. Ludzie nie mieli pojęcia. W związku z tym ta epoka jakby przebrzmiała. Ja miałem jeszcze szczęście poznawać tych ludzi w latach 70., 80., 90. I ci rzekomi bandyci opisywani w komunistycznych książkach okazywali się ludźmi bardzo moralnymi, bardzo rodzinnymi, przesympatycznymi, na bardzo wysokim poziomie ideowym i był rozdźwięk. Widzę osobę, tyle o niej wiem, a czytam w publikacji, że to jakiś zajadły morderca. I to była nieprawda. Skoro nieprawda, to trzeba do tej prawdy docierać. Komuniści, postępując z polskim społeczeństwem wtedy w taki sposób, żeby utrzymać władzę nadaną im przez Stalina, stosowali najbardziej niegodziwe metody. Jedna z instrukcji Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej z 18 lutego 1945 roku mówi: w razie przejawów większej i nieuchwytnej działalności Armii Krajowej w danym terenie należy wykonać ogólną pacyfikację. Wszystkie przestępstwa, jakie zdarzają się w terenie, składać na rachunek Armii Krajowej. I te publikacje przez kilkadziesiąt lat, wydawane w masowych nakładach po kilkaset tysięcy, dzisiaj to jest nie do pojęcia, żeby takie książki, broszury wychodziły w takich nakładach, zrobiły swoje, zrobiły potworny zamęt. Często spotykam się z tym niezrozumieniem: proszę pana, ale pan stosuje taką nazwę obelżywą, przecież oni nie byli wyklęci, oni byli niezłomni, tak nie wolno mówić. A wie tak, tak byśmy na nich nie mówili i tej nazwy żołnierzy wyklęci by nie było, gdyby stało się z nimi to, co stało się na przykład z powstańcami styczniowymi, gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Oni zostali uhonorowani, zostali docenieni. Wszyscy otrzymali awans, ci, którzy dożyli tych czasów po kilkudziesięciu latach na pierwszy stopień oficerski, byli jednolicie umundurowani. Orzełka na czapkach mieli trochę innego niż Wojsko Polskie, bo to był orzeł, ale był jeszcze pod tym napis 1863.
czyli powstanie styczniowe. I byli otoczeni powszechną czcią. Polscy żołnierze, oficerowie, nawet generałowie Wojska Polskiego ówcześni mieli obowiązek, ale też i przymus moralny, żeby przy takim powstańcu, mamy te piękne zdjęcia tych ostatnich powstańców z tymi długimi, siwymi brodami, zatrzymać się, zasalutować i w miarę możliwości zamienić chociaż kilka słów, żeby ich docenić, żeby im pokazać, że o nich pamiętamy. A co zrobiono nawet po 1989 roku z tymi ludźmi, o których mówię? Byli przepuszczani przez sądy po raz drugi, wtedy skazywani, a później w nowej rzeczywistości musieli przed sądami udowadniać swoją niewinność. Nie im udowadniano winę, tylko człowiek musiał udowodnić, że jest niewinny. Jak ja mam udowodnić niewinność, jeśli jest oskarżenie oparte na niczym, a ja nie mam możliwości obrony? Dlatego oni są do dzisiaj wyklinani i musimy pamiętać, rozumieć, co to słowo w języku polskim znaczy. To jest wypędzenie, to jest wykluczenie, to jest dokładnie to, co chciano im zrobić. Gdyby ta propaganda wokół nich ustała, tej nazwy by nie było. Może byśmy ich nazywali inaczej, jako powstańcy antykomunistyczni. Ale oni zostali wyklęci, przenośni i dosłowni. Sama nazwa wzięła się z bardzo specyficznego dokumentu, jakim był list wysłany 27 grudnia 1944 roku z jednostki Ludowego Wojska Polskiego. Młody żołnierz, 21-letni chłopak, przymusowo w jednej z pacyfikacji zagarnięty, wcielony, napisał list do żony, że jest w wojsku, jest mu dobrze, to przechodziło przez cenzurę, więc jego młodziutka żona, 19-letnia dziewczyna z kilkumiesięcznym niemowlęciem, cieszyła się, że jest znak życia, że wojna się wkrótce skończy, on wróci do domu. On się nie przyznał, że był w Armii Krajowej. To, co się działo przedtem, już dawało wiedzę, że ci, którzy pisali w życiorysach prawdę, że byli w konspiracji, byli w partyzantce, brali udział w jakichś działaniach, nagle znikali z jednostek. Nie wolno było o nich pytać. On, myśląc, że z jego wsi jest tylko on, nikt go nie zna w tej jednostce, może to ukryć. I pewnie by mu się udało, ale ktoś go rozpoznał. Dzisiaj już nie wiemy kto. I doniósł, że to jest nieujawniony żołnierz Armii Krajowej. Co z nim zrobiono? Został postawiony przed sądem doraźnym, skazany na karę śmierci i zamordowany. Takich sytuacji było bardzo wiele. Natomiast dokument, o którym mówię, jest naprawdę jeden, jest mi taki znany. Jego dowódca napisał list do tej jego młodziutkiej żony, która stała się wdową, ale jeszcze o tym nie wie. Napisał do niej tak. Dowództwo jednostki wojskowej zawiadamia was, że w imieniu narodu polskiego sąd polowy wykonał wyrok śmierci na waszym mężu. On okrył siebie, was i wasze dziecko hańbą. Zdradził sprawę narodową, naród i ojczyznę. Sam będąc Polakiem, szedł na rękę najgorszemu wrogowi, Hitlerowi. Ziemię nad jego grobem wyrównano i niech nie szpeci ziemi ojczyzny naszej grób zdrajcy. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go. Niech więc wyrzeknie się jego własna żona i dziecko. To niemowlę ma wyrosnąć w atmosferze, że ma ojca zdrajcę, bandytę, skazanego na karę śmierci. Ma się go wyrzec, ma go wykląć ze swojego życiorysu. Taki był los tych ludzi wówczas. Stąd się wzięła nazwa żołnierze wyklęci. Gdyby stosunek do nich się zmienił, gdyby była powszechna akceptacja po kilkudziesięciu latach, że to, co oni robili, to były czyny heroiczne, rozbijanie aresztów i więzień, uwalnianie ludzi, którzy byli przeznaczeni na śmierć albo na wywózkę na Syberię, rozmawialibyśmy o tym wszystkim inaczej, ale te podziały są trwałe. Tu się niewiele zmieniło. Cały czas są wyklinani, cały czas są zarzucani mową nienawiści, w tym przypadku jak najbardziej prawdziwą, i cały czas mamy do czynienia z kłamstwami.
że byli najgorsi z najgorszych. Ale nawet po tamtej stronie, po drugiej stronie, można było doszukać się pewnych elementów, gdy komuniści myśleli, że mówić do swoich można tak, jak było, można się było dowiedzieć, jaki był ich prawdziwy stosunek. W 1989 roku już zaczynał się ten przełom, zmiany, ale jeszcze była Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jeden z historyków wojskowych dotarł do autora tego listu, o którym mówiłem. Tego człowieka, który nakazał temu niemowlęciu w przyszłości wykląć swego ojca ze swojej przeszłości. Dotarł do niego i rozmawiał z nim. Tamten, myśląc, że ma przed sobą oficera, czyli swojego, ujawnił się, powiedział prawdę. I na pytanie, jak to było z tym okresem powojennym, po której stronie leży prawda, powiedział tak. Tak, my komuniści byliśmy wspierani przez armię radziecką. Inaczej strona przeciwna by nas zwyciężyła. Byli lepiej zorganizowani, przewyższali nas taktyką walki w mieście i w lasach, mieli duże poparcie społeczne, byli lepiej wyszkoleni i sprawniejsi w działaniu. Mieli lepsze kadry. To byli ochotnicy. Nie było przymusowego poboru. Nikt im nie kazał. Szli tylko ci lub zostawali w konspiracji tylko ci, którzy naprawdę chcieli. Ale tak naprawdę nie to, że oni chcieli. Oni musieli, bo ci, którzy się ujawniali, chcieli zaprzestać działalności, byli później aresztowani, torturowani, wydobywano z nich wiedzę. Gdzie byłeś, co robiłeś, kto był twoim dowódcą, co się z nim dzieje, nie znasz nazwiska, jak wygląda, jak się ubiera, gdzie go spotykałeś. I następowały dalsze aresztowania. Ludzie tego nie chcieli. Ci, którzy poszli i tą drogą ujawnienia chcieli rozpocząć w miarę normalne życie, w nienormalnych nawet warunkach, zapłacili najwyższą cenę. Bohater polskiego państwa podziemnego, bohater akcji pod Arsenałem, uczestnik Powstania Warszawskiego, wielokrotnie ranny, w powstaniu dostał 2 krzyże walecznych, Virtuti Militari, poruszczyk Jan Rodowicz Anoda. Został po ujawnieniu aresztowany, osadzony w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To był inwalida z powstania. On już konspirować nie chciał. Chciał się uczyć, nadrobić ten stracony czas. Pochodził z wybitnie uzdolnionej rodziny technicznej, z rodziny profesorskiej. Zapisał się na Politechnikę. 24 grudnia 1948 roku został aresztowany i po zaledwie 2 tygodniach intensywnego śledztwa, a co to znaczy intensywnego? To ci, którzy to przeszli, później opowiadali, po prostu płakali nawet jeszcze po latach, co im robiono. I po 2 tygodniach został zamordowany. Został wyrzucony z gmachu, w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa na dziedziniec wewnętrzny z 4 piętra. On jeszcze żył. Nikt oczywiście mu pomocy nie udzielił, bo na zewnątrz nikt o tym nie wiedział. Sekcja zwłok wykonana przez lekarzy, a nie mogli tego odnotować w protokole, przekazali to rodzinie, wykazała, że miał żebra wkopane do środka, klatkę piersiową wgniecioną, skakano po nim. Tak mu odebrano życie. 27 lat. Za co? W konspiracji nie był, z komunistami się nie bił, ale był symbolem tej reakcyjnej przeszłości. Inny taki przypadek to jest generał August Emil Fildorf, bohaterski dowódca KDW Armii Krajowej. W 1945 roku przypadkowo aresztowany przez NKWD, wywieziony na Syberię, posługiwał się fałszywymi dokumentami. Jako polski kolejarz, Walenty Gdanicki. Po wyjściu z łagru, gdy pozwolono mu wrócić do Polski Ludowej, on kilka lat, nie widząc rodziny, stawił się w Urzędzie Bezpieczeństwa, ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, że jest polskim generałem. W konspiracji przecież nie był, do nikogo nie strzelał. Myślał, że dadzą mu w tych ostatnich latach życia normalnie żyć. Nie dali. Został aresztowany, był torturowany, był obiektem strasznego śledztwa. Od niego chciano tylko jednej rzeczy. Mógł uratować życie, nic by mu nie zrobili. Tylko ubecy mieli żądanie, mieli oczekiwanie. Wy z takim nazwiskiem i z taką przeszłością, to wy staniecie na czele nielegalnej organizacji, którą my założymy.
i ci wszyscy, którzy jeszcze coś knują, gdzieś się chowają, są przeciwko nam, to oni na dźwięk waszego nazwiska wypełzną i do was przystąpią. A wy będziecie wolni. Ale to był człowiek honoru. On wiedział, że za cenę własnego życia nie może doprowadzić do śmierci setek, czy być może nawet tysięcy ludzi. Odmówił. Został powieszony w więzieniu na Mokotowie, jak pospolity przestępca. Czyli droga ujawnienia, droga zaprzestania działalności kończyła się tym, że trzeba było przejść tortury, wydać, ujawnić wszystko, co wiem, spowodować wiele innych nieszczęść. Nic dziwnego, że ludzie uciekali, chowali się, wracali do konspiracji albo w ogóle z niej nie wychodzili. Cały czas przypinano im tą łatkę bandytów, że są bandytami. Major Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka, jeden z najsławniejszych polskich partyzantów okresu II wojny i tego okresu powojennego, w jednej z ulotek z marca 1946 roku pisał tak. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Tak, to byli Polacy. Polacy z pewną przeszłością, z tradycją, z etosem. A po drugiej stronie mieli najemników, sowieckich agentów. To nie było tak, że Polacy chcieli tego ustroju. W maju 1945 roku odbyło się tak zwane tajne plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, czyli nominalnie najwyższa władza na terenie okupowanych przez komunistów Polski. I tam Władysław Gomułka, ówczesny sekretarz partii, mówiąc tylko do swoich, protokół z tego plenum był niepublikowany aż do 1992 roku. On się wypowiedział tak. Towarzysze, nie możemy dopuścić do wycofania Armii Czerwonej z naszych ziem. Nie mamy kogo postawić na ich miejscu. To była prawda. Oni tego zaplecza, tego poparcia nie mieli. Józef Stalin, wzywając Bieruta, Gomułkę i innych do Moskwy, on z nich szydził. Mówi, gdyby nie ja, gdyby nie moja potężna Armia Czerwona, to reakcja w tej waszej Polsce czapkami by was przykryła. I tak by rzeczywiście było. Komendant Główny Milicji Obywatelskiej, Franciszek Jóźwiak, powiedział jeszcze mocniej. Towarzysze, my nie jesteśmy u siebie. Pracują u nas i za nas bataliony sowieckie. To była okupacja. Polacy, którzy wówczas podjęli tę walkę, nie walczyli dlatego, że tylko to potrafili, że niczego innego nie chcieli. Po prostu musieli. Musieli bronić życia, godności, mienia, swojej rodziny, swoich sąsiadów, bo w terenie było tak, że oni byli najwyższą władzą. Polacy pod okupacją w tych pierwszych latach nawet nie chodzili do sądu z jakimiś sporami. To w pismach komunistycznych, ich wewnętrznych okólnikach można znaleźć sformułowania, że ludność miejscowa jest ciemna i głupia. W razie jakichkolwiek sporów to idą do dowódcy bandy, żeby to rozstrzygał, a nie do naszych sądów, bo nie uważali, że to są ich sądy. Oni tego nie chcieli. Zbrodnicza działalność komunistów polegała między innymi na tym, że tworzyli tak zwane bandy pozorowane. Tworzyli ugrupowania, które wysyłali do lasu. Oni wyglądali podobnie jak partyzanci. Mieli się zachowywać podobnie, rozpoznawać teren. Gdzie są punkty oparcia, kto udzielił pomocy. A dzień, dwa, trzy dni później następowała pacyfikacja tej okolicy. Ludzie byli nieświadomi, z kim rozmawiają. Ludzie byli łatwowierni. Znam taki przypadek, gdzie w poszukiwaniu za człowiekiem, który się ukrywał, dowódca takiej bandy pozorowanej mówi, że my tu jesteśmy z innego terenu, tam zostaliśmy rozbici, tu szukamy kontaktów, musicie nam pomóc. I wyjął medalik z Matką Boską na łańcuszku i kręcił palcem, pokazując, kim on jest. I ta kobiecina biedna powiedziała, no przecież to swój, on się modli, to jest nasz. A później były nieszczęścia. Stosowano najbardziej niegodziwe, perfidne metody. W województwie krakowskim taki przypadek, gdy przyszli jacyś dziwni ludzie w nocy, zastrzelili nauczycielkę szkoły podstawowej. Ona była w zaawansowanej ciąży.
przyczepili jej kartkę do sukienki. Za to, że uczyłaś chamskie dzieci. Czyli zamordowali nauczycielkę za to, że uczyła dzieci na wsi. Polscy partyzanci. Było tak, że niektórzy ludzie w to wierzyli. Później przyjeżdżała grupa operacyjna, przyjeżdżali przedstawiciele partii, władz miejscowych, robili huczny pogrzeb na koszt państwa, żeby rodziny odciążyć. Przemawiali, mówili, o, zobaczcie, co bandyci zrobili. Nawet nauczycielki w ciąży mordują. Ta propaganda trwała kilkadziesiąt lat. To w ludzi wrastało. Nie było możliwości na to odpowiedzi. A skoro nie było, to mogli robić tak naprawdę wszystko. Dzisiaj, gdy mamy dostęp do dokumentów, gdy sięgamy do tych akt normatywnych, band pozorowanych, możemy mówić, jak to wyglądało naprawdę, jak to się rzeczywiście odbywało. Jedna z tych instrukcji mówi tak. Gdy ta banda pozorowana wejdzie gdzieś do wsi, ujawnią się przeciwnicy władzy ludowej, myśląc, że to są ich, to macie postępować tak. Natychmiastowe na miejscu rozstrzeliwanie schwytanych z bronią w ręku właścicieli domów, w których broń została znaleziona. W skrajnych wypadkach przy napotkaniu na opór spalić wieś. A co to znaczy znaleźć broń? Wchodził oficer UB do chałupy, kładł gdzieś pistolet pod poduszkę, wchodziło kilku funkcjonariuszy, podnosili poduszkę. O! Broń wy tu macie! Bandy u was bywają! Nie było ratunku. Nie było możliwości. Tak ludzie tracili życie. Tracili zupełnie bezsensownie. Dopiero wtedy, jak mówimy o skali ofiar po wojnie, jak to wyglądało, ile tych ofiar było, możemy sobie zdać sprawę, jak nas potraktowano. Mówi się tak ogólnie, że życie straciło w tych pierwszych latach powojennych co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To nie są tylko ci skazani, to nie są ci postawieni przed sądami komunistycznymi, tacy jak Pilecki, jak Inka. Ludzi mordowano bez jakichkolwiek postępowań, jakiegokolwiek aktu oskarżenia. A gdybyśmy jeszcze uwzględnili tereny na wschód od naszej dzisiejszej granicy, na terenie II Rzeczpospolitej, to tych ofiar było zapewne aż 100 kilkadziesiąt tysięcy. To jest skala nieprawdopodobna i sposób, w jaki komuniści działali, trzeba cały czas przypominać, trzeba cały czas pokazywać, cały czas o tym mówić, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Upływ czasu zaciera ślady, tak jak przy zbrodni. Upływ czasu robi swoje. Ale sięgając do ich dokumentów i czytając, to rzeczywiście ogarnia przerażenie. Kim oni byli i co robili? W jednej z wsi na północnym Mazowszu w październiku 1945 roku przyjechała grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, Ludowego Wojska Polskiego. Zabrali wszystkich dorosłych mężczyzn, zapakowali na samochody, wywieźli w nieznane. Nikt z nich nie wrócił. Miejscowy komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej napisał do swojego przełożonego, szefa wojewódzkiej komendy milicji, w meldunku rzecz następującą. W tej wsi akurat nocowali moi milicjanci. Zostali bez wyjaśnień zabrani razem z innymi. Jeśli oni jeszcze żyją, to bym prosił, żeby ich oddać, bo mam małą obsadę kadrową. Nie wrócili, nawet nie patrzyli kto. Ale jest jedno zdanie, które mówi więcej niż całe tomy opracowań. W tym meldunku ten milicjant mówi tak. Zachowanie się przeprowadzających akcję było bardzo brutalne i zupełnie podobne do zachowania się gestapo. To był dokument wewnętrzny, nie przeznaczony dla nas na teraz, tylko wtedy dla swoich. Co to znaczy postępowanie podobne do zachowania się gestapo? Autentyczna pacyfikacja, jaką ludzie znali jeszcze sprzed roku, dwóch, podczas okupacji niemieckiej. I to mówią funkcjonariusze, to nie mówią ich przeciwnicy. Niektórzy byli tak wynaturzeni, jak na przykład szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrołęce w 1946 roku.
skarżąc się do swoich władz zwierzchnich, do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, że on sobie nie daje rady, jest takie nasilenie band w jego terenie, że prosi, żeby to uwzględnić. Amerykanie pomylili się, rzucając bombę atomową na Hiroshimę, a powinni na Ostrołękę, czyli byłby w stanie zrobić coś, co jest dla nas niewyobrażalne. Zniszczyć cały teren, wymordować ludność cywilną, żeby pozbyć się tych kilku band, z którymi on sobie nie daje rady. Powszechny rabunek, jaki stosowała komuna. Rabunek nie na podstawie wydanego wyroku sądowego, konfiskaty. Nie, po prostu przyjeżdżała grupa operacyjna UB, zabierała człowiekowi wszystko za to, że ktoś z jego rodziny jest podejrzewany, że pomaga bandom. I to jest przypadek miejscowy. Ryki, 16 stycznia 1947 roku. Protokół konfiskaty. Została przeprowadzona konfiskata mienia wszelkiego rodzaju. Grupą operacyjną dowodził funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa ze swoją ekipą i jest wymieniane, co temu człowiekowi zabrali. Makatki lniane, marynarki męskie, firanki okienne, kapa na łóżko, palta dziecinne, sukienki dziecinne, płaszcz deszczowy, firanki drzwiowe, po kolei krzesła, łóżko, zegar ścienny, szafa, lampa nocna, sieczkarnia, kury, świnia, krowa, wiadro, dwa konie z wozem, uprząż, poduszki i pierzyny. Potwierdzamy, że konfiskatę przeprowadzono zgodnie z prawem. Nie było, nie ma nigdzie takiego prawa, żeby człowieka ograbić ze wszystkiego i powiedzieć, że to jest zgodne z prawem. Nie było. Jeśli dzisiaj ta druga strona, tak jak towarzysz Włodzimierz Czarzasty, wyzywa tych ludzi w najgorszy z możliwych sposobów, trzeba im przypominać, pokazywać. Oni mówią gołosłownie. Ja posługuję się tylko i wyłącznie dokumentami. Tam, gdzie było coś złego po stronie żołnierzy wyklętych, ja tego nie będę ukrywał. Trzeba się z tym pogodzić. Oni byli tacy sami jak my. Nie wszyscy to napięcie wytrzymywali. Ale nie byli tacy, jakich się opisuje, bo te przypadki, które są podawane jako rzekome przez nich czyny popełnione, nie miały w ogóle miejsca albo wyglądały zupełnie inaczej. O co żołnierze wyklęci walczyli? Dlaczego pozostali w konspiracji? Rozkaz komendanta głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, największej powojennej organizacji antykomunistycznej, której struktury powiatowe przetrwały aż do jesieni 1956 roku. Pułkownik Tadeusz Danilewicz, pseudonim Doman, pisał w jednym z rozkazów tak. Walka narodu polskiego o elementarne prawa bytu i rozwoju trwa nadal. Będzie ona ciężka i długa. Musi być prowadzona jak najskuteczniej i z najmniejszymi dla narodu stratami. Walka obecna będzie przede wszystkim walką polityczną. Będzie się toczyć o to, co stanowi istotę narodu. O kulturę, religię, tradycję, o niezawisłość myśli i ducha polskiego. Będzie to walka z komunizmem i z wpływami wschodu. Walczyć będziemy o każdą komórkę gospodarczą, społeczną, wychowawczą, a w szczególności o duszę młodego pokolenia. W walce tej wszyscy musicie wziąć pełny udział. Trwać ona będzie aż do uzyskania celów postawionych przed jej rozpoczęciem. Stworzenia suwerennego państwa polskiego ze wszystkich jego ziem, z granicami poszerzonymi na zachodzie i północy, zdolnego zapewnić nieskrępowane warunki rozwoju dla narodu polskiego do realizacji programu Wielkiej i Sprawiedliwej Polski. Bandyci nie wydają takich odezw. Nie mają rozkazodawstwa. Są bandytami. Tam jest hierarchia bandycka, ale nie wojskowa. A tu jest polskie wojsko. Jak się patrzy na zdjęcia tych ludzi z konspiracji, z podziemia i równolegle na zdjęcia funkcjonariuszy UB, czy Ludowego Wojska Polskiego, nie ma wątpliwości, kto czym się kierował i jakimi ideałami żył. Gdy pierwszy raz zrobiliśmy wystawę żołnierzy wyklętych na Uniwersytecie Warszawskim, to był
1993 rok. 30 lat temu pokazaliśmy twarze tych, którzy wkrótce zginęli. Pokazaliśmy oddziały partyzanckie, pokazaliśmy ich gazetki, pokazaliśmy ich rozkazy. To pamiętam, kadra naukowa uniwersytecka, przechodząc, smokając, mówią: przecież oni wyglądali 100 razy lepiej niż komunistyczne wojsko. Tak, 100 razy lepiej, bo oni dbali o to wszystko. Dbali, żeby pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. Dlatego, że bez pomocy ludności cywilnej w terenie oni nie przetrwaliby kilku dni, no może kilku tygodni, ale nie lata. Przecież ostatni żołnierz wyklęty, który zginął z bronią w ręku w październiku 1963 roku, nie dlatego się ukrywał, bo się schował w jakieś lisiej noże i z niej nie wychodził. Nie. On miał pomoc kilkuset gospodarstw chłopskich w okolicy. Ludzie szli za niego do więzienia. Mieli rodziny, mieli małe dzieci, ale go nie wydawali. Woleli iść do więzienia, odcierpieć 5, 7, 8 lat, niż go wydać. Gdyby to był bandyta, to przecież sami bardzo szybko i bardzo chętnie by się go pozbyli. Podejście komunistów do nich ujawnił major, później podpułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, naczelnik Wydziału Śledczego, towarzysz Wiktor Herel, w rozmowie z jednym z więźniów w 1948 roku. Ten człowiek, który jest przesłuchiwany, były powstaniec warszawski, inwalida z powstania. On wie, że z tego śledztwa może nie wyjść i zadał mu pytanie funkcjonariuszowi UB. Dlaczego nas tak nienawidzicie? Wiem, dlaczego tylu moich kolegów zamordowaliście, a być może i ja stąd nie wyjdę. Też wiem. A dlaczego przypisujecie nam rzeczy, których my nie robiliśmy? Robicie z nas zdrajców, agentów niemieckich? Przecież to wszystko jest nieprawda i wy o tym wiecie. A on odpowiedział mu tak: zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa. Niszczyli i niszczą. I to nie jest tylko sfera sporów historycznych, ideologicznych, politycznych. To zeszło do tak zwanej szeroko pojętej kultury. Pisarka w Polsce, bo nie przychodzi mi przez gardło, żeby ją nazwać polską pisarką, Magdalena Tuli, której książki pewnie są w wielu polskich domach, potrafiła ocenić heroiczną postawę w śledztwie i później podczas egzekucji 17-letnia dziewczyna, sanitariuszka. Ona nie chodziła z bronią, nie strzelała. Została zamordowana. A ona po latach na łamach Gazety Wyborczej ocenia to tak: żebyśmy nie przesadzali z kultem Inki, młodziutkiej sanitariuszki z oddziału Łupaszki, która zginęła rozstrzelana przez UB z okrzykiem: niech żyje Polska. Zdarza się czasem, że trzeba umrzeć, ale nie powinniśmy się tym niezdrowo podniecać. Hitlerowscy zbrodniarze, skazani na śmierć, też ginęli z okrzykiem Heil Hitler. Co to znaczy też? Też krzyczeli Heil Hitler? Nasi bohaterowie? Przed śmiercią? Oczywiście, że nie. Niemcy tak nie krzyczeli. Dlaczego? Bo Hitler już nie żył. 30 kwietnia 1945 roku popełnił samobójstwo. Jakiś bezgraniczny idiota mógłby krzyczeć: niech żyje, skoro już nie żył. Niemcy byli dumni, butni, byli straszni, gdy mieli władzę, ale stając później przed sądami po wojnie za popełnione zbrodnie ludobójstwa, robili dosłownie pod siebie. Krzyczeli, że on ma rodzinę, on ma małe dzieci, on już nigdy nikogo nie zabić, żeby to mógł uwzględnić i go wypuścić. Natomiast Inka zapłaciła cenę tak naprawdę za nic. Ona była w lesie nie dlatego, że tak wybrała, tylko została do tego zmuszona. Jej ojca Sowieci podczas pierwszej okupacji wywieźli na Syberię. On tam zginął. Matka wydana do gestapo przez miejscowego kolaboranta. Została jej babcia, młodsza siostra. To właśnie do tej babci skierowała ten ostatni gryps. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Od niej żądano, żeby ujawniła, gdzie przebywa Łupaszka. Ona nie wiedziała. Nie miała o tym pojęcia. Nie na tym polegała konspiracja, że wszyscy wszystko wiedzieli. Ale ubecy byli pewni, że wie, tylko nie chce powiedzieć.
i ją zamordowali. Gdy się o tym wszystkim wie, patrzymy na sprawy polskie, na ten fragment naszej historii zupełnie inaczej. Ale kto wie, kto pamięta i kto pozwala na to, żeby ta druga strona zachowywała się i robiła to, o czym mówię. Obecny poseł tzw. lewicy, czyli poseł komunistyczny, Bogusław Wontor, w jednej z telewizji bardzo niedawno wyraził się, że żołnierze wyklęci to byli jak NKWD. NKWD strzelała ludziom w tył głowy, mordowała polskich oficerów. To jest to samo i tak samo. Uważam, że ci, którzy byli wówczas w studio, powinni zareagować. Jeśli nie fizycznie, to przynajmniej wyjść, okazać mu najwyższą pogardę. A on się cynicznie uśmiechał i po prostu z tego kpił. Ludzie nie dlatego pozostawali w konspiracji, tak jak im się przypisuje, bo nic innego nie potrafili. Wyjaśnia to w bardzo dokładny, dobry sposób major Marian Bernaciak-Orlik. W ulotce z lutego 1946 roku wyjaśnił przyczyny, dlaczego pozostał w konspiracji, dlaczego nadal walczy. I on jest cały czas opluwany. Propaganda komunistyczna przypisuje mu najgorsze zbrodnie. A on tłumaczy ludziom tak. W konspiracji walczyłem z okupantem, walczyłem ze wszystkimi innymi wrogami narodu, z przestępcami pospolitymi i kryminalistami. Zwalczałem bandytyzm, który rozrósł się niesłychanie, gnębiąc społeczeństwo do spółki z okupantem. Walki politycznej nie prowadziłem. Dziś, gdy są aresztowania, gdy wyroki wykonuje się po cichu, bez rozgłosu i o wykonanie wyroku nie zawiadamia się nikogo, długo w Polsce to się działo. W puławach zamordowanych funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa grzebali koło ustępu i śmietnika na podwórku swojego urzędu. Dlatego giną bez śladu ludzie, a gdy się znajdzie ich zwłoki, mają po katyńsku ślad strzały w tył głowy, ręce z tyłu związane często drutem kolczastym, zakneblowane usta i połamane kości. Dziś tu jest ta próba ekshumacji, poszukiwania ofiar na niewielką skalę, w olbrzymiej większości ich nie znajdziemy. Tak właśnie te szczątki ludzkie naszych bohaterów wyglądają. Często byli ubierani przed egzekucją w niemieckie mundury. A to kiedyś ktoś tam sobie wykopie, zobaczy, to był Niemiec z wojny. Nie będzie się tym interesował. I tak to do dzisiaj trwa. Trwają spory, które nie powinny mieć miejsca. Możemy mówić tylko i wyłącznie o faktach, o tym, co było. Bo historia, według wykładni nowożytnego historiografa, historiozofa von Rankego, wybitny niemiecki historyk, on napisał, że historia to jest to, co było. Natomiast dzisiaj w historii mamy to, co chcemy, żeby było, co chcemy mieć. Rzeczy, które się nie mieszczą w głowie. Podejście ludobójcze. Stefan Kilanowicz, pseudonim organizacyjny, później powojenne nazwisko jako wiceministra bezpieczeństwa publicznego, Grzegorz Korczyński, na tym plenum KC, o którym mówiłem, zaproponował towarzyszom, żeby w Polsce ponownie uruchomić krematoria do palenia ludzi. To był maj 1945 roku. Dopiero kilka dni wcześniej zakończyła się II wojna światowa, a oni już myśleli perspektywicznie. Jakieś sprawy sądowe, przesłuchania, areszty, przewożenie z miejsca na miejsce, a spalić ich wszystkich, tak jak to robili Niemcy. Ale Władysław Gomułka go skrzyczał. Mój towarzyszu, nie możemy stosować gestapowskich metod. I wyjaśnia, dlaczego nie. Bo jakby to wyglądało, sama metoda jest dobra, ale po tych zaszłościach, po tym, co wiemy, co robili Niemcy, teraz już nam robić tego nie wypada. Niesłychane rzeczy, jak traktowano małe dzieci. Ze zgrupowania majora Józefa Kurasia Ognia. Wykazy w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie. Wykazy aresztowanych dzieci jako zakładnicy. 7 lat, 8 lat, 5 lat, 6 lat. Maleńkie dzieci, zabrane przemocą od rodziny, osadzone w więzieniu, żeby rodzina wydała wszystkich i powiedziała wszystko, co wie. Kto to robił i jakim prawem to robił? Oczywiście nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.
To kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych. Jest pogrzebanych nie wiadomo gdzie. Znaleźliśmy do tej pory kilkaset. Może jeszcze z tysiąc się znajdzie. Może, a może nawet i to nie. Na miejscach ich grzebania, ich szczątków doczesnych, wyrosły nowoczesne osiedla mieszkaniowe, zakłady przemysłowe, zbudowano drogi. I nawet gdy koparka odkrywała ludzkie kości, to nadzorca z Służby Bezpieczeństwa mówi: nie przejmować się, kopać dalej, to są Niemcy z czasów wojny. I zasypywano ponownie. Potworna walka z Kościołem. Teraz to jest nic. Wtedy, po tych stratach II wojny światowej, mamy tylko w pierwszych latach powojennych, tylko do śmierci Stalina, 351 ofiar śmiertelnych, księży i sióstr zakonnych. Za co można było zabić siostrę zakonną? Jako wroga ludu. Bo co? Bo miała katechizm? Bo posługiwała się jakimiś wydawnictwami kościelnymi? Posługiwała w kościele? Tak było. Ponad 2600 biskupów, księży, kapłanów aresztowanych, skazanych, wysiedlanych, zsyłanych. To jest ta skala ofiar po II wojnie światowej. Skala ofiar, która objęła Kościół. Mówimy o tym? Nie wiemy. A często występuję też gdzieś po kościołach, rozmawiam z młodymi księżmi, pytam się, czy wiecie o tym wszystkim? Nie. To jak to? To nie macie tego w seminarium, nie uczyli? Nie. Tak się niszczy pamięć. Tak sobie odcinamy ten nasz fundament ideowy. I wreszcie te potworne represje po wojnie, w tej skali. Tu nie chodziło o to, żeby zabić człowieka raz, skazać go na karę śmierci i ten pseudowyrok wykonać. Nie. Wielokrotna kara śmierci dla naszych bohaterów. Zygmunt Szendzielarz Łupaszka został skazany 18 razy na karę śmierci. Ale to nie było najgorsze, bo byli tacy, którzy otrzymali tych kar więcej. Jan Kmiołek z północnego Mazowsza, z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, otrzymał takich kar 29. I dzień w dzień odbywały się rozprawy. Jego wozili ze wsi do wsi, w jego okolicy i ponowna inscenizacja, ponowna dekoracja, że to niby sąd i ponowne skazanie. 29 kar śmierci. I to nie było najgorsze. Starszy sierżant Wiktor Stryjewski, pseudonim Cacko, z zachodniego Mazowsza, został skazany na 38 kar śmierci. Miał bardzo specyficzny pseudonim, Cacko. On nawet w lesie, nawet w bunkrze, dbał przede wszystkim o wygląd fizyczny. Zawsze schludny, ogolony, mundur czysty, dbał i dlatego koledzy na niego mówili Cacko. I to się stało jego pseudonimem. 38 kar śmierci. Oceniając tamtą epokę, mówiąc o tym wszystkim, musimy pamiętać, że to było powstanie antykomunistyczne. Ostatnie, jednocześnie największe polskie powstanie narodowe. To było Wojsko Polskie. Na czele oddziałów, na czele struktur organizacyjnych stali przedwojenni oficerowie Wojska Polskiego. To nie byli przypadkowi ludzie. I gdy czyta się sprawozdania komunistycznych notabli z tamtego okresu, tak jak w 1948 roku znalazłem takie sprawozdanie wojewody białostockiego do centrali w Warszawie. On pisał tak. Ludność miejscowa jest nieuświadomiona i głupia. Nie wie, że wojna się dawno skończyła. Jak jedzie nasze wojsko, to uciekają do lasu. Sprawy sąsiedzkie rozstrzygają u dowódców band. Oni wiedzieli, że ta wojna się skończyła. Wiedzieli o tym bardzo dobrze, ale wojna jako taka dla nich się nie skończyła. Obławy, pacyfikacje na terenie Białostoczyzny, są moje ziemie rodzinne, stosowano wobec nich także artylerię i lotnictwo, a ludzie mieli tylko karabiny i przebywali w lesie. Także ten element ochotniczy. Nikt im nie kazał, nikt ich nie zmuszał. Poszli tylko ci, którzy chcieli. A dlaczego chcieli? Bo musieli. Jak się ogląda listy organizacji podziemnych z 1948, nawet 1949 roku,
przyjęcia nowych żołnierzy w szeregi, to są nie 16-18-letni jacyś chłopcy, którzy chcą się pobawić w wojnę. To są stateczni gospodarze, często 30-paro-40-letni. Mają dzieci, mają rodziny, mają gospodarstwa, mają co robić, ale muszą iść do lasu, żeby ich bronić. I wreszcie ta najważniejsza sfera, pomoc ludności cywilnej. Bez takiej pomocy, o jakiej mówiłem, oni by nie przetrwali w konspiracji, nie przetrwaliby w lesie nawet kilku czy kilkunastu dni. To musiałoby się skończyć. A skoro im pomagano, to potrafili dotrwać tak długo i tak długo prowadzić działalność. Podsumowując to wszystko, wiedza, przede wszystkim wiedza. Jeśli z kimkolwiek o tym rozmawiamy, to musimy wiedzieć więcej niż wie druga strona, niż wie przeciwnik. I łapać go na kłamstwach, nie pozwolić hańbić naszych bohaterów, przypisywać im cech, których nie mieli. Oni odrzucają to od siebie, co robili sami, te swoje ludobójcze skłonności i ludobójcze działania, na drugą stronę, że to nie my, to oni. Jak można było zrobić człowieka generałem, zastępcą szefa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, człowieka, który postulował, żeby palić ludzi w piecach, a u nas to było możliwe. I podsumowując te rozgrywki już późniejsze, powojenne, nawet w szeregach komunistów, mam przed sobą bardzo specyficzny dokument, gdzie jest zapis rozmowy z towarzyszem Szacmanem. To był funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później w 1968 roku działacz Żydowskiego Instytutu Historycznego, pseudouczony w jakichś kursach krawieckich. I on się skarży, że odwaliliśmy tę wielką robotę, własnymi rękoma wykonaliśmy, oczyszczając w pierwszych latach po wojnie Polskę ze śmieci i z gnoju. Tam się nic nie zmieniło. Ci ludzie zagrzebani nawet w gnojówkach, gdzieś topieni, chowani na wysypiskach śmieci, to dla nich są nadal śmieci i gnój. Dziękuję bardzo.